Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Państwu o przekształceniu spółek dla celów podatkowych. Wariantów przekształcenia spółek jest bardzo wiele. Możemy przekształcić spółkę osobową w spółkę kapitałową lub odwrotnie, spółkę kapitałową w inną spółkę kapitałową lub spółkę osobową w inną spółkę osobową. W każdym z tych przypadków skutki podatkowe przekształcenia mogą się od siebie istotnie różnić. Co ważne, przez spółki kapitałowe dla celów podatkowych rozumiemy spółki będące podatnikami podatku dochodowego. Dlatego taką spółką jest przykładowo spółka komandytowa czy spółka komandytowo-akcyjna, która na gruncie KSH jest jednak spółką osobową. Omawiając taki podstawowy wariant przekształcenia, możemy zacząć od przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. To jest na przykład spółki z o.o. w spółkę jawną. Takie przekształcenie jest neutralne na gruncie podatku od towarów i usług, no bo nie dochodzi do świadczenia żadnej usługi ani do odpłatnej dostawy towaru. Podmiot prawny nam się nie zmienia. Natomiast takie przekształcenie wywołuje skutki na gruncie podatku dochodowego. Podatnik podatku dochodowego staje się bowiem spółką transparentną podatkowo. Dlatego co do zasady opodatkowaniu podlegają niepodzielone zyski, które zostały wypracowane przez spółkę kapitałową i są w wyniku przekształcenia przenoszone do spółki osobowej. Jak można tego podatku uniknąć? W taki sposób, aby te niepodzielone zyski przed przekształceniem alokować na kapitał zakładowy spółki kapitałowej. Tyle tylko, że takie alokowanie na kapitał zakładowy jest traktowane jak wypłata zysku, a w konsekwencji opodatkowane również 19% podatkiem dochodowym. Dlatego w wariantach optymalizacji podatkowej co jakiś czas robi się tak, że spółkę z zyskami przed przekształceniem jest ona przejmowana przez inną spółkę kapitałową, a cały jej zysk alokowany na kapitał zakładowy spółki przejmującej. Takie połączenie spółek jest neutralne podatkowo, a po połączeniu nie ma już niepodzielonego zysku, bo wszystko jest alokowane na kapitał zakładowy. I wówczas przekształcenie spółki po połączeniu w spółkę osobową już nie wywołuje skutku w podatku dochodowym, nie wywołuje obciążenia podatkowego, ponieważ nie ma niepodzielonego zysku w bilansie. Dodatkowo przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową wywołuje skutki na gruncie podatku PCC, podatku od czynności cywilnoprawnych. Uznaje się bowiem, zgodnie z praktyką i z orzecznictwem, że w momencie przekształcenia cały majątek spółki przekształcanej jest formą wkładu wnoszonego do spółki przekształconej, czyli spółki osobowej, a zatem w całości podlega opodatkowaniu 0,5% PCC. Odliczeniu podlega co najwyżej kwota podatku PCC zapłaconego już wcześniej przez spółkę kapitałową w wyniku wkładów wniesionych na jej kapitał zakładowy. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli przekształcamy spółkę osobową w spółkę kapitałową. W takiej sytuacji, co do zasady, można twierdzić, że nie ma obciążeń w podatku dochodowym, ponieważ brak jest przepisów szczególnych w ustawach podatkowych, które by wprowadzały tutaj jakiekolwiek opodatkowanie. Oczywiście pojawia się kwestia podatku PCC, podatku od czynności cywilnoprawnych na moment przekształcenia, ale wówczas można go bardzo łatwo zminimalizować, a nawet wyeliminować, ponieważ opodatkowaniu podlega tylko nominalna wartość kapitału zakładowego spółki przekształconej, czyli spółki na przykład z o.o. Co więcej, taka spółka będzie mogła sobie odliczyć podatek, który zapłaciła spółka osobowa, spółka przekształcana wcześniej z tytułu na przykład wniesionych do niej wkładów, a w konsekwencji można tak operować tym kapitałem zakładowym spółki przekształconej, żeby podatek PCC nam w ogóle nie powstał. Kolejnym przypadkiem jest przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, na przykład spółki z o.o. w spółkę akcyjną.
taka operacja jest neutralna podatkowo, bo tak naprawdę dochodzi do przekształcenia jednego podatnika podatku dochodowego w innego podatnika podatku dochodowego. Co więcej, jest to w zasadzie jedyny przypadek przekształcenia, gdzie strata podatkowa wygenerowana przez spółkę przekształcaną przechodzi na spółkę przekształconą, czyli ta spółka przekształcona może tą stratę podatkową dalej rozliczać dla celów podatkowych, co jest oczywiście korzystne podatkowo. Ostatnim przypadkiem przekształcania spółek jest przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową, na przykład spółki jawnej w spółkę partnerską. Ponieważ od tego roku spółki komandytowe są już spółkami będącymi podatnikami podatku dochodowego, a zatem w praktyce sytuacje, kiedy przekształcamy spółki osobowe w inną spółkę osobową dla celów podatkowych, są raczej rzadkie. Tak czy inaczej, takie przekształcenie ponownie z uwagi na brak szczególnych przepisów podatkowych, w ustawach podatkowych, które by nakładały obowiązek podatkowy w tym przypadku, w podatku dochodowym, takie przekształcenia co do zasady można przeprowadzić w sposób neutralny podatkowo na gruncie podatku dochodowego. Natomiast ponownie pojawia się kwestia podatku PCC, ponieważ w takim przekształceniu cały majątek spółki przekształcanej jest traktowany jako wkład do spółki przekształconej i podlega opodatkowaniu 0,5% PCC. Jeszcze warto wskazać to, o czym było wspomniane, że dla celów przekształcenia i podatku dochodowego przez spółkę kapitałową rozumie się spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego, czyli na przykład spółkę komandytową. Dlatego mimo tego, że spółka komandytowa jest na gruncie KSH spółką osobową. Dlatego przekształcenie spółki komandytowej w spółkę osobową, na przykład spółkę jawną, wywołuje takie skutki podatkowe obecnie, jak przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową. Wyjątek dotyczy tego, że do czasu, kiedy spółka komandytowa była transparentna podatkowo, nie była podatnikiem podatku dochodowego, czyli co do zasady do końca 2020 roku, jej zyski pochodzą z okresu, który dla celów przekształcenia nie powinien być traktowany jako opodatkowany, a w konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę komandytową, zanim stała się podatnikiem podatku dochodowego, na moment przekształcenia nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast zyski wygenerowane od momentu, kiedy spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego, są traktowane jako niepodzielone zyski podatnika podatku dochodowego, które na moment przekształcenia w spółkę osobową są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym. Dziękuję Państwu bardzo.